Panie, wstając dziś rano, powiedziałem sobie, że będzie tak samo jak w inne dni. I rzeczywiście było tak samo. Pojechałem tym samym metrem jak co dzień, przeczytałem takie same obłudne rozważania w prasie na temat niezmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Wszedłem po tych samych nijakich schodach i na biurku zastałem takie same dokumenty do przejrzenia, dokumenty, które nie zmieniają się od teraz już blisko 10 lat. Dziewczyna w centrali była ta sama, tak jak kierownik działu personalnego. Miny mieli takie jak co dzień, jak każdego dnia, kiedy nie oczekuje się niczego specjalnie nowego. W południe zjadłem to samo co zwykle w poniedziałek. Potem wróciłem do biura i pracowałem do 6:00. Przed chwilą przyszedłem do domu i powiedziałem sobie, że jutro będę musiał znowu robić to samo. Panie, jestem tym wszystkim zmęczony. Marzyłem o czymś innym. Marzyłem, że kiedyś będę prowadził życie aktywne, ruchliwe, pełne wrażeń i niespodzianek. To były marzenia. Ale jednak ciężko jest otrząsnąć się z marzeń. Nigdy nie będę niczym innym, niż jestem. O, wiem dobrze, że inni byliby zupełnie zadowoleni w mojej sytuacji. Na pewno. Ale to w niczym mi nie pomaga. Panie, pozwól mi w ten wieczór wyrazić to moje znużenie, to pragnienie ucieczki. Komu to powiem, jeśli nie Tobie? Nikt by nie zrozumiał. Powiedzieliby, na cóż on się skarży? I mieliby w pewnym sensie rację. To przecież całkiem normalne, osoba, która wykonuje swoją pracę. No więc powiem o tym tylko Tobie. Nie proszę Cię, żebyś coś zmieniał. Nie potrzeba zmieniać mojego życia. To mnie trzeba zmienić. Panie, pomóż mi mniej przyglądać się sobie samemu. Pomóż mi zobaczyć, że są też inni ludzie, inni niż ja, którym codziennie też przydarza się to samo.